Siema wszystkim, ja jestem Paczol i Kwadratowa Masakra. Stało się coś podejrzanego. Bardzo podejrzanego, ponieważ się zalogowałem na serwer i zaraz wam powiem, co chodzi. Ale chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ brakuje tylko 1000 subów do 200 tysięcy. 200 tysięcy to taka wielka liczba. Bardzo was chciałbym o to prosić, więc jeżeli ty chcesz zostać moim pracodawcą, ponieważ YouTube to jest moja praca, chcesz zostać moim pracodawcą i być moim szefem przez jakiś czas, dopóki masz mnie suba na kanale, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, to będziesz moim szefem przez ten czas, dopóki masz tego suba. No tak to działa chyba. Skoro ty mi zostajesz suba, to jesteś moim szefem. I teraz tak, co się stało na masakrze? Odpalam czat, wchodzę na masakrę i Jawor pisze: hejka, patrz, chciałem powiedzieć, że cię kocham. Dobra, Jawor, powiedz mi, co zrobiłeś? Nic. To czemu mnie kochasz? No bo cię kocham. Tak po prostu? Tak po prostu, no bo cię kocham, uznałem, że ci powiem, że cię kocham, no bo jesteś fajny chłopak. Jak brat brata? Jak brat brata. Ja cię też kocham. I powiedz mi, Jawor, co robicie? Właśnie wybiliśmy dwa smoki i elytrę mam zbagowaną i siedzimy z Demolką, żeby Demolka nam elytrę ogarnął. Aha, czyli nie masz czasu na nagranie odcinka jakiegoś fajnego? No teraz ciężko i zresztą nie mogę za głośno mówić, bo sąsiadka te sprawy. Aha, no dobra, no to nie wiem, to ci nie będę przeszkadzał, ale myślałem, że jakieś pranka mi walnąłeś, dlatego się pytam, czemu mnie kochasz. Nie, pamiętaj, że cię kocham jak brat brata i... Ale to jest miłe. Złego to nie ja. No, czyli coś tu jest na bank złego. Nie ma nic złego, kocham cię jak brat brata. Tu jest coś odwalone pewnie. Ty, ale mam nadzieję, że mi... Nie spaliście mi drzewa, dobra. Nie, no nie spaliłem ci drzewa. Ja ci nic złego nie zrobiłem. Masakra, dobra. No to nie, to ja nie będę ci przeszkadzał. Ja jak tutaj sobie znajdę jakiegoś pranka, to zobaczę, ale wątpię. Nie, no, nie. Pranka żadnego nie ma. Dobra, dobra, to dzięki. No, hejka. Pozdro tam, powodzenia w elytrze. Chłopaki tam bili smoka, wiem, że miałem na tego iść, ale chcę iść na smoka solo, więc nie będę tam chłopakom przeszkadzał. I teraz tak, no nie wiem, dziwna sytuacja, ponieważ no tak ludzie zazwyczaj nie kochają ludzi innych. O, nie, no to jest moje, kto tego drzewa jeszcze nieskończony? Nieskończona, ale niedługo będzie. Mój kuń. Nie, no nic się tutaj nie stało. To co chodzi? Dobra, w takim razie, kochani widzowie, mam setny level, jak widzicie. I teraz tak, zastanawiałem się, czy zbierać level do tysiącznego, ale po pierwsze nie wiem, czy można bić tysiączny level, czy to jest w ogóle możliwe i czy da się to zrobić w sensie w dobrym czasie, czy to zrobię dopiero za 5 miesięcy, czy od razu. Więc poczekajcie, pójdę sobie jeszcze raz do tej ekspiarki i zobaczę, co tam się dzieje. Czekajcie, czekajcie, o tutaj. Zobaczcie, co tam się dzieje w ekspiarce, ponieważ tutaj zebrałem, dobra, weźmy sobie stąd, dobra. 101 level, idziemy enchantować rzeczy, ale jakie rzeczy? Z racji tego, że ostatnio nie mam motywacji, żeby zbierać diaksy, wezmę wszystkie moje diaksowe itemki. Mamy. Co tu robi slime? Ale dziwne. Ile mam slime boli? 4, spoko. Pokczam totalny. Niedługo będzie skok wiary robiony na slime bole, ale prawdopodobnie tutaj mam ile? 8. Brakuje mi chyba jeszcze jednego slime bola. Czekajcie, 9 na blok trzeba. Tak, brakuje mi jeszcze jednego slime bola. Wiem, że można zrobić ekspiarkę slime boli. Prawdopodobnie to zrobię. W sensie ekspiarkę, no. Farmę slime boli. Więc prawdopodobnie to zrobię niedługo, ponieważ bardzo wam dziękuję za wszystkie wyświetlenia, które zrobiliście dla mnie na Kwadratowej Masakrze. Za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i tak dalej, ponieważ jesteście najlepszymi widzami. Dziękuję wam bardzo za to, że prawie mamy 200 tysięcy subów. To jest hit. To jest hit dla mnie. I teraz tak, widzów, tu ktoś był, no mówię wam, zobaczcie, jest lód dookoła. Może to jest KKF tu był, bo on też ma te buty z lodem. Nie, no nic mi nie zrobili tutaj, no co ja mam tutaj szukać, dobra, nieważne. Tak, widzów z Fortnite'a, bardzo przepraszam, że Fortnite'a nie było długo, ale oprócz specjału na 200k przygotowałem dla was fajną nową serię, która mam nadzieję, że się fajnie przyjmie. Jest już prawie do tego przygotowane wszystko. Dlatego czekajcie, niedługo będzie ta seria na kanale, właśnie niedługo, no jutro odcinek wleci na kanał z tej serii i zobaczycie, czy wam się to przyjmie, spodoba i tak dalej. To będzie seria, którą będę prowadził wraz z Young Mikim. Young Mikiego lubicie, Young Miki jest super, jest mega, nigdy mnie nie zostawił, nigdy mi nie zrobił nic złego, nie licząc tego, że jest ogólnie zły. No, żartuję, uwielbiam go, dajcie znać w komentarzach, czy też go lubicie. I teraz tak, potrzebuję diaksy. I czemu ja potrzebuję diaksy? Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery staki i cztery diaksy.
Potrzebuję Diaksy, by zrobić sobie coś, co pewnie w komentarzach powiecie, że zmarnowałem Diaksy. Poczekajcie. Weźmy już sobie tą zbroję. Weźmy, zróbmy sobie... Jest tu skrzynka? Jest. To potrzebuję. To zostawiam, to zostawiam, to trochę syf robię tutaj, ale no trudno, muszę sobie uporządkować rzeczy. To zostawię, to zostawię. Patyczki i drewno. Poproszę drewna trochę i poproszę patyczki trochę. Aha, czyli mogę tylko tyle patyczków zrobić. No dobra, to teraz zróbmy sobie kilofy. Nie kilofy, miecze. 6 mieczy. Zróbmy sobie 6 mieczy. Okej. Okay. Zróbmy sobie tą zbroję jeszcze, może ze 2 albo 3. Okej. Okay. Zróbmy sobie spodnie. Okej. Okay. Zróbmy sobie buty. Buty będą ważne. Okej. Okay. Nie, jeszcze raz buty zróbmy sobie. Bardzo dużo tego mam. Nie wiem, ile mi starczy enchantu na to. Okej, okay, mam buty. Co jeszcze? Hełm. Kask połamany, wiecie jak to jest. Raz, dwa, trzy, cztery kaski połamane. Zmarnowałem jeszcze mnóstwo diaksów. Chyba wystarczająco zmarnowałem. Poczekajcie. Zostawię sobie te patyczki. Nie, patyczki nie zostawiam, bo kilof jeszcze chcę zrobić sobie. Chociaż mam super kilof. Ale może jakiś fajny wypadnie. 3 kilofy mogę zrobić. Okej. Okay. 2 kilofy. Brakuje mi jednego patyczka. No dobra, 2 kilofy. Czekaj, czekaj, mordo, gdzie tu jesteś? Buty od Nexa na chwilę zostawię. Mam nadzieję, że Nexa się nie obrazi, że te buty wyrzuciłem. Nie żartuję, wiem, że się nie obrazi. Co mam jeszcze? Mam mnóstwo diaksów. Ale mam tak. 101 level to jest... Do 30 poziomu mamy... Powiedzmy tam 90, 30, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden. Czyli jeszcze pewnie mogę zrobić sobie, nie wiem, dwa kaski. Dwa kaski, akurat będzie miejsce. Dobra, i lecimy z enchantem. Lecimy z enchantem, najpierw hełm. Potem wam pokażę wszystko, co dostanę, okej. Okay. Pewnie już mam jakieś tutaj z tych rzeczy najlepsze i niepotrzebnie enchantuję dalej, ale wiecie no, to jest for fun. Ja tu mam sobie zenchantować, może będę miał jakieś prezenty dla innych. Naprawdę, może... O, zrobimy z tego... Dajcie... O, nie dajcie znać w komentarzach. Dobra, dwóch mieczy nie zenchantowałem. Więc, dwa miecze tutaj. Diaksy na razie tutaj, wiem, że potem... Nie, diaksy weźmy z powrotem, bo mi pewnie ukradną. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, abym rozdał fajne itemki, jeżeli tu będą fajne itemki, bo zaraz zobaczymy, żebym je rozdał... Po co ja tak robię? Patrzcie, mogę zrobić tak, blok... O... Żebym je rozdał moim kochanym tutaj, na przykład Jaworowi, bo powiedział, że mnie kocha bardzo. Więc to jest pokcam totalny. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym je te itemki rozdał w prezentach. To odłóżmy, co jest jeszcze tutaj moje takiego, dobra, te diaksy muszę z powrotem wziąć. Buty od Nexa, no bo Nexy przyjaciel muszą być. Pochodnie i kilof do tego na razie nie. Łopatę mam? Mam łopatę, dobra. Sprawdźmy co mamy, mamy tak. Wydajność pod wodą, ochrona 4, niezniszczalność 3. A tu mamy co? Wydajność pod wodą, ochrona 4, niezniszczalność 3. Mamy to samo, czyli możemy zamienić sobie na nówkę hełm. Nówka sztuka. To jest serio to samo. Masakra. Dalej. Ochrona 3, oddychanie 2, niezniszczalność 3, słabo. Ochrona 3, niezniszczalność 3, słabo. Odporność... Czekajcie, to wezmę. Odporność na ogień, słabo. Wydajność pod wodą, ochrona przed wybuchem, słabo. I ostatni hełm, wydajność pod wodą, odporność na ogień, 4. Może być. Ta odporność na ogień jednak może być, jak tam będziemy coś tam robić, nie wiem, z ultra mega bossem, który jest mega trudny i tak dalej. Okej, teraz tak, tu są moje rzeczy, które miałem wcześniej. To jest miecz, który miałem, dobra. I teraz tak, wydajność 4, niezniszczalność 3. Wydajność 4 to jest słabo, ponieważ na moim kill-offie jest już wydajność 4, ale jest szczęście 3 na prawa niezniszczalność, więc jest lepiej. Głębinowy wędrowiec 3, ochrona 4, niezniszczalność 3. A tu mamy wędrowiec, powolne padanie, odporność na ogień. Od powolnego padania lepsza chyba jest ochrona. Tak mi się wydaje, poczekajcie, tu mamy głębinowy wędrowiec 3, powolne padanie 4, odporność na ogień 3, niezniszczalność 3, a tu mamy niezniszczalność 3, ochrona 4. Wydaje mi się, że wezmę te buty i je zenchantuję jakąś książką sobie. Tak mi się wydaje. Dobra, dalej. Odporność na ogień, niezniszczalność słabo, głębinowy wędrowiec słabo, wydajność 3, niezniszczalność słabo, odporność na ogień, niezniszczalność słabo, odporność, ochrona 4, niezniszczalność słabo, zaklęty ogień, szeroki ostrze 3, słabo, odporność na ogień 4, niezniszczalność, no tak średnio, ochrona 4, średnio, niezniszczalność, o, ciernie. Boże, ale to jest... Dobra, to jest, to są spodnie, ale te zbroje słabo. Czekajcie, co tu mam? Naprawa, ochrona 4, niezniszczalność. A tu mam co? Odporność na ogień, niezniszczalność. Ochrona 3... Ale słabe te zbroje są. Straciłem diaksy. No słabo, powiem wam. Totalnie słabo wyszło enchantowanie. Naprawdę.
Straciłem tylko level i diaksy, ale to nic złego. Absolutnie nic się nie stało, ponieważ to rozdamy w prezentach. A prezenty wiecie. Nexe ma mending, dałem mu ostatnio mending. I to był taki prezent po prostu ode mnie. Nexe się ucieszył. Wsadził sobie ten mending do sklepu swojego i mega mi się to podoba, że mam akcję w jego sklepie, że będę mógł, wiecie, potem korzyści z tego czerpać, bo kiedyś zainwestowałem. Jak ten sklep się rozwinie, to ja będę miał z tego korzyści. I teraz tak, czekajcie, rybka, dobra. Teraz tak, skrzynkę potrzebuję niezużytą, fajną, jakąś otwartą, tutaj nie. O Jezus, ile mam tego wszystkiego, muszę sobie... O, dobra, może być tutaj. Muszę sobie porządek z tym zrobić. Wrzucę to. To są prezenty dla moich kochanych youtuberów, na których chcę się wybić. Kocham ich. I wiecie, o co chodzi. I dobra, okej, to zostawiliśmy tutaj. To zostawimy tutaj. I teraz tak, zobaczcie, mamy mnóstwo emeraldów. Mnóstwo, ale tak jak wam pokazałem w ostatnim odcinku, mam nieskończoną farmę emeraldów, więc co powiecie o tym, żebym zrobił sobie emeraldów na całe ileś tam staków i zrobił z tego nie wieżowiec jak jest KKF, bo wieżowiec to była typowa ściągawka, wiecie, podrąbanie tematu, ale coś fajnego, jakąś figurę może z emeraldów. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Druga sprawa, co robimy z trójzębem? To jest najważniejsze, co robimy z trójzębem, ponieważ ja mam go gdzieś, tak szczerze mówiąc. Ale może komuś się przydać. Może ktoś coś dla mnie zrobi fajnego, na przykład za... O, 26 TNT. Dobra, nieważne. Więc dajcie znać w komentarzach, dajcie mi pomysł jakiś, co zrobimy z trójzębem i czy z emeraldów budujemy coś wielkiego, jakiś posąg, może taki emeraldowego, nie wiem, boga, czy coś tam. Wiecie, żartuję. Więc ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ jak zostawisz suba, będziesz moim pracodawcą, moim szefem, a ja dla ciebie pracuję na YouTubie. Więc... Pamiętaj o tym. Do zobaczenia. Pa, pa!